Hejcie, siemanko wam wszystkim, ja jestem waszym ulubionym, przeświatnym, takim tutaj cudownym dzisiaj, jakiś takim cudownym, uśmiechniętym, wesołym... Stacja. Witam was serdecznie w tej przeświatnej grze, jaką jest 60 Second. Tutaj nie ma żadnego loga, nikt nie ma. Każdy to teraz nagrywa, więc pomyślałem sobie, jak zwykle, ja też to wrzucę, więc tak może bez zbędnego czegoś pieprzenia, coś tamtego. Lecimy sobie z... A, tutaj coś leci. Właśnie, lecimy sobie z nową grą. Ja już sobie z kolejnym wcześniej przeszedłem, więc lecimy Apokalipsę. I na razie na początku damy sobie Little Boya, okej? Okay? Żeby nie było. Później jak będziecie chcieli więcej, to będzie trudniejsze. Jakiś tam Fatman, czy tam Carbomba, coś takiego. No to rozpocznij. No, i lecimy. Tutaj tak, będzie takie intro. Apteczka. Na wszystkie obrażenia odnoczy coś tam. Więc mamy wszystko zbierać. Dobrze? Zbieramy. O, ja chcę to zebrać. A nie mogę. Ej, ja nie mogę tego zebrać. A, bo czas musi być, tak? Nie, dobrze. Coś tam mówią? O! Coś tam mówią, że będzie bomba? Dobrze? Ja chcę... Pierwsze co, wrzucimy? To rodzina? Dobrze? Chodź tu. Dobrze? Chodźcie do skronu. Dobrze? Już. Drugą rzecz, jak ubierzemy, to będzie na pewno zupa. Musimy, bo to jest bardzo ważny przedmiot. Dobrze? Co wrzucamy? Szybko. Biegniemy. Gdzie jest? Czy ja wziąłem Timiego? Czy po co ja biorę zupę? Czekajcie, muszę wziąć wodę. Dobrze? Czekajcie. Na pewno spluwę. Nie starczy. Dobrze. Szybko. Wrzucę. Muszę wziąć na pewno spluwę. Dobrze? Wezmę latarkę. Ciebie, gruba babo, nie biorę, bo ty nie potrzebujesz tutaj życia. Coś takiego? Na pewno biorę apteczkę. Nie ma miejsca. Muszę uciekać. Szybko. Jeszcze zdążę. Maski nie wziąłem. O kurde. Nie zdążę już po maskę. Nie. Ja chcę. Dobrze. Jest. Udało nam się. Coś tam znaleźliśmy? Chyba będzie wszystko. O kurde. Chyba wszystko wzięliśmy. O nie! Nie wziąłem radia. No to cudownie. To na pewno wiemy. Dzień pierwszy. Dobrze. Dzień pierwszy jest cudowny, bo jest tak prześwietnie wesoło. No. Nie zjedzmy tej grubej, bo nam nie potrzebne. Prawie wszyscy ukryliśmy się w skronie. Prawie. Jedyne co nam pozostaje, to zacząć wymyślać przepisy na danie zupy w pusek. No bo tam wziąłem trochę dużo. Póki w naszym skronie są pełne pusek, będziemy spać na puskach, a nawet rozmawiać z pyskami. Ktoś z nas już to robił. Wody ledwo starcza dla wszystkich, będziemy z wysokiej surowej ją wydzielać. No właśnie taka prawda. Pierwszy dzień zostawimy wam, już się wcześniej najedlić. O kurde, wziąłem tylko jedną butelkę wody? Troszeczkę spieprzyłem. A, dobrze. Trochę zupy wziąłem, nie? Żeby tam się najedli. Zawsze marzyło nam się przyjęcie z wielkim tortem, z jakiegoś powodu nigdy nam się to nie udało. Raz obiecano nam wspaniały tort. Niestety był to kłamstwo. Było to dla nas wielkie rozczarowanie, nie byliśmy zadowoleni, gdy tylko znikną te radioaktywne chmury. Z pewnością załatwimy sobie pyszny tort. Dobrze, lecimy dalej. To już chyba by było na tyle, nie? Pierwszy dzień poleciał za nami, nie? Dobrze, dzień drugi. Dzień drugi, ten jest troszeczkę już zmęczony. To wtedy jest, nie? Dobrze, co tu się działo? Póki co dajmy sobie spokój z tymi pytaniami. Timmy, co z nim? Wszystko w porządku, nic nowego, czasem najlepszą nowiną jest brak nowin. Dolores zachowuje spokój, pomimo ciężkiej sytuacji, co nowego, nic specjalnego, przynajmniej tak twierdzi tat. Dobrze. No, ja nie wiem, co wam dzisiaj dać test. Możecie wytrzymać drugi dzień? Czy możecie umrzeć? Chyba nie, chyba będzie wszystko dobrze. Na zimnym skrócie spakuje spora emisja, decydując się na spacer, po powietrzu możemy nabawić się choroby popromienne, ale przez macie maskę. Ted jest zeski, pełen energii, Dolores jest całkiem zdrowa i Tim jest podekscytowany. No, jak on jest podekscytowany, to pana Timiego. Tak. Dobrze. Małe przestrzenie sprzyjał kłótnią, więc nic dziwnego. Ze wszystko zaczęliśmy zbierać się, jak jest bzdury, jeśli nie przestaniemy, może się to źle skończyć. Dobrze. No to lecimy. Trzeci dzień, tak? Trzeci. Dobrze. Już trzeci dzień, to już nie jesteście jeszcze głodni, chyba nie? Ledwo udało nam się zmurzyć oczy po tym wszystkich kłótniach, oby się już nie powtórzyły. Może już najwyższy czas, aby się tymi napił? Nie wygląda dobrze. Dolores nie przetrwa długo bez wody. Jedyne, czego pragnie Ted, to parę kropel wody. No kurde, wziąłem wam trochę wody. Za mało tej wody. Mogę wziąć zwierzę więcej. Dobrze, wybrać osobę. Leci z tymi tam. Tymi? Chyba coś takiego. Dobrze. Kolejny dzień, czwarty.
czy tutaj coś będzie. A ty mega ucznie. Czy ja wziąłem mapę. Boże, dobrze, ja jestem cudowny, wziąłem mapę, ale zapomniałem oczywiście o radiu. I zapomniałem oczywiście o wodzie. Timmy wsiedzi ze schrony na pustkowie. Mamy nadzieję, że sobie tam poradzi. No, jest dzieciaczkiem, to sobie poradzi, nie? No ale co z nią? Nic nowego, ale na pewno spies, myśl, to jakieś relacje. Jeśli coś się zmieni, Ted ma się dobrze. Dobrze. No, dzisiaj sobie pozjecie zupkę, nie? Tu zupy jest dużo. To jest bardzo poważnie przykłada się do pukania nowe włas. Boimy się otworzyć, bo przecież mogłoby być takie dobre. Wiecie, prawda? Ile dalibyśmy za to kazy do zobaczenia z przyjaznej twarzy? Nawet jeśli miałaby to nad sąsiad. Ned, jeśli nasze miasto zostało zbombardowane z jakiegoś konkretnego powodu, to możemy się założyć, że właśnie on był tym powodem. Czy powinniśmy otworzyć? Ja powiem wam, że może spróbuję. Czy to będzie dobry pomysł? Mam nadzieję, że tak. Niech będę... Proszę. To był dobry pomysł. Tak, cudownie. I co się okazało, kto to był? Otworzyliśmy drzwi, ale nikogo tam nie było. Cholerni kawalaze, na żarty im się zbiera nawet po akapeliki. A po blablabla. Dolores od rana ma dobry nastrój. Ted ma się dobrze. Dobrze, no to cudownie. Dzisiaj nie jecie, więc Dolores nie była zbytnio gadatliwa, to nie należałoby pytać, co jest nie tak? No spytaj, co się dzieje, nie? To się jutro się napijecie. Nie, jutro cię. Nie, jutro. Gdzie jest ten dzieciak? Gdzie jest dzieciak? Dolores trochę odetchnęła po starym tete a tete? Ciekawe co to było. Macie zdać lepiej. Dolores powinna czasem pić. Jedyne czego pragnie tete to parę kropel wody. No dużo tego nie mamy, dobrze. O kurde. Mogę czym się dzielić albo ci. Wiecie co? To ja jej przydzielę, albo w sumie nie. Jemu, bo on jest ważniejszy tutaj, tam kobiety to niepotrzebne. Przez zbyt długie przebywanie na tym rocznym schronie tracimy chyba rachubę czasu. Nie jesteśmy pewni, kiedy jest dzień, a kiedy noc. Mamy problem ze snem na zewnętrze, zegary są kompletnie rozregulowane, a te okropne zarówki na pewno nie pomagają. Szkoda, że nie możemy ich wymienić, musimy coś z tym zrobić. Patrz, jak szybko to przeczytałem. Dobrze, apteczkę na razie wam zostawiam, więc tutaj, o. I kolejny dzień siódmy. Przeżyłem, nie? Dobrze, przeżyłem. Za kolejną karteczką widzicie. Dzielnie ignoruje z nas objawy, próbowaliśmy zdzemnąć się godzinę czy dwie. Nic z tego jesteśmy, jestem bardziej zmęczeni niż przedtem, a jest mnóstwo innych problemów, z którymi musimy się zmierzyć. Miejmy tylko nadzieję, że nasze przelazliwe zjawanie wystarczy, by odstraszyć bandytów i skuchronić nas przed chorobą promienną. Jeśli jest coś, czego potrzebuje Dolores, na pewno jest to woda. Dolores jest naprawdę zmęczona. Kto rano wstaje, temu wuj sam daje. Ted. Jaki wuj? Dobrze, mam nadzieję, że jakiś dobry. Lubię tę maksynę i spokojnie pora. Ej, ale jej tu nie ma. Dzisiaj zjesz zupkę i ty zjesz zupkę. Ty, wiem, że jesteś wody, nie? O kurde, zapomniałem tego, dobrze. Łatwo znudzenie, gdy człowiek siedzi w zamknięciu. Ostatnio zaś dole wygląda dość niewyraźnie. Odmawia nawet zupę, a to chyba trochę nienormalne. Ciężko powiedzieć, czy jesteśmy w stanie jej pomóc, ale może warto spróbować jakoś podnieść ją na duchu. No, czy podnieść na duchu jakoś muchę, to latałem w środku, właśnie nie wziąłem tego cholernego tam środka na te muchy. Dzięki osmeju sprzetwarliśmy, dobrze? Zobaczmy. Unikanie problemów jest zazwyczaj najlepszym wejściem sytuacji. Ciężko sobie więc wyobrazić nasze zaskoczenie, gdy Dolores kompletnie zwariowała. Na pewno mamy gdzieś jeszcze wodę, Dolores powinna dostać. Ale zrobiła piątą klepkę. Ted ceni sobie spokój, czasem go cicho poranki. Tak jak dzisiaj. Czy ona? Tak, szaleństwo, Boże, coś się z nią dzieje. Coś się z nią dzieje, coś jakaś... Zjedz sobie, może ci się lepiej zrobi. A wody już nie ma. Dobrze, zjedz sobie, dzisiaj ty zjedz. Dobrze. To już tego nie czytam, bo to muszę to zobaczyć, co tam będzie. O, to przyszedł. O, ona już nie żyje. Ona już... Czy naprawdę... Czy coś przyniosłeś? Przyniosłeś wodę. Gdybyśmy tylko mieli odrobinę wody, choć parę kropel, to zmarła w nocy z obwodnienia. Tak szybko? Niemożliwe. Dość już tych sporów, mamy dużo gorsze rzeczy na głowie. Weźmy się, czy Timmy da sobie radę, ale zły chłopak wrócił z pustkowia i jest już bezpieczny. W ramach naszej ekspedycji założyliśmy wizytę w lokalnej podstawówce, oczywiście nie w celach edukacyjnych wykluczonych. Dobrze. Poprowadziła nas tym wreszcie desperacja, a szkoła wydawała się obecnym źródłem potencjalnych zasobów. Zapasów, zapraszam. W klasie biologicznej stało akwarium. Rybki pozdychały z głodu, ale woda w zbiorniku wciąż nadawała się do picia. Jakim cudem woda stała w zbiorniku, jak tutaj rybki zdechły i w ogóle czemu do picia, nie? Wystarczyło się napełnić butelkę. Skąd zjeść butelki? To jest sprytny chłopak, jak zjeść butelki. Wafista był weteranem II wojny światowej w swojej Co? To ile on miał lat, jak był weteranem II wojny światowej? W swojej kancapie trzymał garść sentymentalnych pamiątek, m.in. granaty, bazuki i w pełni sprawną maskę. O!
jedna przeciwgazowa i jak jest znajdowała się harcówka, lokalnie drużyny skautów w środku znaleźliśmy stosy pudeł pełnych poradników. Młodego skauta, kto wie, może drużyna była w trakcie przygotowań do nadchodzącej apokalipsy. W każdym razie poczęstowaliśmy się jednym egzemplarzem. Dobrze, Timmy jest bardzo głodny, Timmy nie czuje się dziś najlepiej. Timmy porządnie się zmęczył. Gdzie jest woda, gdy Ted jej potrzebuje? No oczywiście. Ona już nie żyje, ta ich nie wziąłem. Tego ulecimy, bo mamy jedną apteczkę, nie? To Timmy potrzebuje wody i ten potrzebuje wody. Timmy, o kurde, czekajcie, jeszcze zrobimy tak. Wody jest dużo, więc teraz... Nie, już nie wysyłamy kogoś. Timmy siedzi, gadzi, możemy cię... Bo dobrze, możesz porozmawiać. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko okej. Co słyszę? O, ten zwariował. To jest troszeczkę klapa. Troszeczkę dupa, nie? Trochę dupa, bo zwariował. Pogodne. Słówko lub dwa i sprawa zatwana. Pogoda ducha wraca, Timmy ma już się znacznie lepiej. Timmy jest już zdrów jak ryba, Ted osalał. No właśnie widzę. Czy Ted da się jakoś uleczyć? Może jedzenie i ten móc coś pomoże, nie? Nie mamy radia, więc dupa, nic nie usłyszymy. No coś się stało, nie? No Ted osalał, nie? Ted osalał, ja już to widzę. O, dobrze. Nic a nic, może jest, bardzo się postaramy, uda nam się posłuchać sąsiadów z ich strony. Timmy ma się dobrze, a przynajmniej miał się dobrze 5 minut temu. Ted ma się dobrze. No to dobrze. Dzisiaj już może co nie jest. Teda bym wysłał, ale on troszeczkę zwirował, więc boję się wypuścić go na zewnątrz. Bo mały nie może sam zostać, bo jest jeszcze niepełnoletni. No wiecie. O, ten już się uleczył, więc dobrze. Uleczył się. Timmy powinien coś zjeść. Timmy wylewia sok jabłkowy, ale teraz powinien dostać trochę wody. Ted, jego zdrowie psychiczne dla nas powodem dla smaczy. Szkoda, że nie potrafimy mu pomóc. No ciekawe, czym? Że Timmy powinien coś zjeść, ty nie musisz, więc... A, ciebie mogę... Mogę wysłać cię na ten... Ale mamy maskę. Dobrze, mamy maskę. To jest git, dobrze, majonez, taki świetny. No i sobie pójdę znowu na ekspozycję. Może ten mały dzieciak... Ej, co... Co ci się stało? Co się stało? Czemu siedzę w końcu? Kto by to przerwał prysznicę? Możemy się przyzwyczaić. Nie było, żeby tak by trudne. Będzie jak na biwaku. Będzie... Och, nie. Ten sprut jest nie do zniesienia, żeby tylko nie zwymiotować. Resztę strony przybywają podejrzane, wyglądające plamy. Tak, tak. Timmy podupadł na zdrowie, coś go tępie. Timmy wypoczął. Dobrze. No to jeżeli podupadł, to wypoczął. Dobrze. Jedyne, czego pragnie Ted, to parę kropel wody. To jest za chorobą. No... Mógłbym ci dać apteczkę, ale to już nie masz. No. Coś tu... Dobrze, jutro zapowiada się dobry dzień na wyprawę. Czas rozprostować kości. Nawdychać się świeżego, toksycznego powietrza. Może też znaleźć jakiś wypłynek. Dobrze, idź ty świrze. Idź ty świr. Świr idzie na wyprawę. Dzień 14. Jego nie ma. Mam nadzieję, że wróci cały zdrowie. Timmy trzyma się nieźle, bez zmian. Ted wyruszył na powierzchnię. Miejmy nadzieję, że wróci niebawem. Dobrze, ty już musisz... Ty już nie muszę tego czytać, bo już wiem, że tylko przyspieszamy dzień. Dobrze. Dzień 15. O, proszę, już 15. Ty jesteś chory. Ty jesteś trochę prześwietnie chory. Jeśli chcemy być na bieżąco z awaryjnymi transmisjami, musimy korzystać z radia. Alternatywą są bezstraczkie spacery po dialog dyrektywnej powiedzki w nadziei, że ktoś wyjdzie za pra... Czemu on nie wziął maski? On umrze tam. Pierwsza opcja. Wydaje się być bardziej racjonalna. Czyli trzyma się nieźle, bez zmian. Dobrze, to dzisiaj znowu nie jest. Wiem, że chcesz ciasto, czy tam coś tam chciałeś, potem narysowałeś, więc nie dostaję z tego na razie. A gdzie jest ten, proszę państwa, ten pan Ted? Sami sobie poradzimy, umiemy o sobie zadbać. Nie możemy pozwolić, aby Timmy był dłużej spragniony. No i dzisiaj... Czy spragniony? Dobrze, damy ci tą zupę. Wiem, że chcesz ciastko, jakiś rok temu były dobre czasy, dobrze na grilla, możesz sobie pójść później, nie? No. Jak będziesz chciał, to możesz sobie wyjść z takiego radioaktywnego grilla. Dobrze. Mija wspomnienia, nie my wspomnieniami, ale musimy być gotowi zmierzyć się ze surową rzeczywistością świata. Timmy ma się dobrze, przynajmniej miał się dobrze 5 minut temu. No, jeżeli miał się... Dzisiaj nic nie jest, jest to spierdolnięty. O, mamy to, ale nie mamy radia, więc... Troszeczkę klapa, dupa, taka blada, nie? Dzień 18. Tego jeszcze nie ma. Przez 3 dni poszedł, nie? On już chyba nie wróci. Cóż... Niezły to bałagan. Tyle sprzętów zostało uszkodzonych, że nie wiemy od czego zacząć. Przynajmniej bunkier wciąż jest... Jak to uszkodzony? Co za ulga? Timmy wciąż choruje. No ja to widzę.
Może ci zupka pomoże. No dobrze. Cukierka, apteczka, więc... troszeczkę zrąbaliśmy, bo nie... Jak to koniec? Zbyt wiele czasu minęło, odkąd tata odpuścił schron. Obawiamy się, że już do nas nie wróci. No właśnie, najlepsze lekarstwo na wszelkie dolegliwości jest zaciśnięcie zębów i zignorowanie objawów. Tak mawiała nasza babcia. Bardzo szkoda, że nie ma już z nami od czasu, gdy w podeszłym wieku 25 lat srogo pogryzła ją zaba. Boże! To jest prześwietnie. Co to dużo mówić, niełatwo jest przetrwać trudny czas apokalipsy. No, przetrwaliśmy 19 dni. Jak na sam początek, to nawet dużo. Tak nie wrócił, to koniec. Dobrze. No trudno. Mówi się trudno i gra się dalej, nie? No, to troszeczkę zrąbaliśmy, bo nie przetrwaliście. No, nie przetrwaliśmy, prawda, Morris? Nie przetrwaliśmy. Widzisz, jak to prześwietnie? No, esencja woda, podstawa przetrwania. Dobrze powiedziane. Dobrze, to by było na tyle. Jeżeli wam się podobał pierwszy odcinek i chcecie takich troszeczkę więcej, to zostawcie łapeczkę w górę i tą prześwietną muzyką was zostawiam. No, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No, to pa. Cześć, człowieki!